Witam Państwa serdecznie w Żydowskim Instytucie Historycznym na naszym cotygodniowym wtorkowym seminarium, pierwszym w tym roku kalendarzowym 2021, który ma być dużo lepszy niż poprzedni. I dlatego zaczynamy nasze seminaria prelekcją pani Joanny Zych. Serdecznie panią witam w Rzychu. Pani Joanna Zych, dzisiejsza prelegentka, jest specjalistką w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, absolwentką Akademii Sztuki Wojennej. Z pacierzystą uczelnią jest związana także obecnie jako doktorantka na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie tejże uczelni. Autorka jest specjalistką właśnie w dziedzinie organizacji i funkcjonowania sił zbrojnych, systemu obronnego Izraela, historii konfliktów izraelsko-arabskich i obrony cywilnej. To są główne obszary zainteresowań pani Joanny Zych. A nasze dzisiejsze spotkanie wiąże się z tym, że pani Joanna Zych jest laureatką 9. edycji konkursu imienia Majera Bałabana w kategorii na najlepszą pracę magisterską. Praca dzisiaj pani Joanny spotkała się z dużym uznaniem jury i została nagrodzona drugą nagrodą w tym konkursie. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że możemy się poznać osobiście. Nie wszyscy mieli okazję czytać pani pracę, więc dzisiejsza prezentacja, prelekcja jest oparta właśnie na pani ustaleniach badawczych, tak jak wiem, poczynionych właśnie w czasie pisania pracy magisterskiej. Temat seminarium: trzy wizje państwa, trzy wizje armii, organizacje zbrojne ruchu syjonistycznego przed 1948 rokiem. Zanim oddam pani głos, jeszcze tylko przypomnę, że zachęcę państwa do szykowania pytań, czy to w formie pisemnej, czy ustnej. Jeśli wolą państwo tutaj ustnie pojawić się, to też zachęcam. Jeśli wolą państwo napisać, to też jest to możliwe. Prawy dolny róg, tam jest i czat, i ikonka rączki, którą jak państwo podniosą wirtualnie, to będą mogli tutaj państwo zaistnieć na kanale właśnie twarzą i głosem. Także serdecznie zapraszam później do dyskusji. Pani Joanna Zych, oddaję pani głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie na dzisiejsze seminarium. Tak jak pani Marta wcześniej wspomniała, tematem tego wykładu będą trzy największe organizacje ruchu syjonistycznego, które prowadziły działalność zbrojną w mandacie Palestyny między rokiem 1920 a 1948, czyli Hagana, Irgun i Lehi. Natomiast ja chciałabym zacząć jeszcze bardzo krótko od samej genezy odrodzenia żydowskiego etosu wojskowego na przełomie XIX i XX wieku, ponieważ pozwoli to lepiej zrozumieć przyczyny powstania tych trzech największych organizacji zbrojnych, metody ich działania i przyczyny, dlaczego tak, a nie inaczej te organizacje się podzieliły. Skoro mówimy o odrodzeniu żydowskiego etosu wojskowego, no to oczywiście nasuwa się pytanie, dlaczego on się musiał odrodzić, kiedy on w takim razie upadł. Za taką datę graniczną najczęściej uznaje się rok 135 naszej ery, czyli upadek twierdzy Betar podczas powstania Bar Kochby. Wtedy mówi się o upadku żydowskiej nie tylko państwowości, ale też wojskowości w starożytności. I w zasadzie aż do XVIII wieku Żydzi w diasporze nie uczestniczyli w konfliktach zbrojnych w roli żołnierzy, oczywiście z nielicznymi wyjątkami. Natomiast nie były to typowo narodowe organizacje zbrojne, o których można by mówić, że one w jakiś sposób odzwierciedlały ten żydowski etos wojskowy. Oczywiście zmienia się to w XIX wieku, kiedy powstają armie narodowe, no i wtedy Żydzi w państwach, zwłaszcza europejskich, jako obywatele również są zobowiązani do odbywania służby wojskowej, ale to wciąż nie jest żydowski etos wojskowy, czyli te organizacje, w których oni służyli wojskowe, oparte były na etosie narodowym państw na przykład europejskich. Za taki początek odrodzenia żydowskiego etosu wojskowego, faktycznie narodowego etosu wojskowego, uznaje się powstawanie pierwszych grup samoobrony, które tworzone były przez społeczność żydowską na terytorium Imperium Rosyjskiego.
zwłaszcza na przełomie lat 1881 i 82, czyli te pierwsze samoobrony, które powstawały na fali pogromów, zwłaszcza w tak zwanej strefie osiedlenia, gdzie zamieszkiwała ludność żydowska przesiedlona przez Imperium Rosyjskie do tej strefy. I jeśli chodzi o te pierwsze samoobrony, one były bardzo prymitywnie uzbrojone, mało skuteczne, natomiast one podłożyły podwaliny pod rozwój kolejnych organizacji, które szczególnie po pogromie w Kiszyniowie w 1903 roku zaczęły działać na zachodzie Imperium Rosyjskiego. I tutaj w tym momencie pojawia się żydowski ruch narodowy, który zaczyna tworzyć własne organizacje paramilitarne, obronne. I nie mówię tu tylko o syjonizmie, na którym będę się skupiać w dalszej części wystąpienia, ale także inne odłamy ruchu narodowego, czyli chociażby ruch bundowski czy też fołkistowski, które również tworzyły własne grupy samoobrony, uznając, że obrona własnymi rękami Żydów przed jakimikolwiek formami agresji jest konieczna do odrodzenia narodowego i do przywrócenia narodowi żydowskiemu godności jako grupie społecznej. I takie największe grupy samoobrony związane zarówno z bundem, z fołkistami, jak i też z pierwszymi organizacjami sionistycznymi działały zwłaszcza prężnie w latach 1903-1905 i one często ze sobą współpracowały, ale też wiele je dzieliło. Takie najbardziej znane grupy samoobrony, te, które miały największą skuteczność działania, działały w Żytomierzu. One były zarówno syjonistyczne, jak i bundowskie, i w Odessie. Tam z kolei samoobrony tworzyła syjonistyczna prawica i wielu członków tych organizacji, które właśnie na przełomie XIX i XX wieku działały w Imperium Rosyjskim, później emigrowało do Palestyny i oni stanowili podstawy kadrowe do tworzenia się pierwszych organizacji obronnych już na terytorium Palestyny. Jeśli zaś chodzi o samo odrodzenie się etosu żydowskiego etosu wojskowego, tego współczesnego, który dziś mamy obecny w Izraelu, to najbardziej znacząca była tu pierwsza wojna światowa i powstanie dwóch jednostek przy armii brytyjskiej. Pierwszą z nich, proszę Państwa, był tak zwany Korpus Mulników Syjonu, w oryginalnej nazwie Zion Mul Corps, który powstał w 1915 roku i skierowany został jako jednostka pomocnicza do walki na Dardanelach. On również uczestniczył w bitwie pod Gallipoli. Natomiast wbrew temu, czego oczekiwali inicjatorzy tej jednostki, nigdy nie trafił do walki w Palestynie. Zmieniło się to w 1917 roku, kiedy utworzono Legion Żydowski, złożony z 5 batalionów, i on oprócz weteranów Korpusu Mulników Syjonu w swoim składzie zawiera również rekrutów z wielu państw europejskich i ze Stanów Zjednoczonych. I tenże Legion Żydowski został skierowany do walki o Palestynę. On razem z Brytyjczykami uczestniczył w zajmowaniu Palestyny, walczył pod Jerozolimą, pod Megiddo. On również przekraczał rzekę Jordan i to później było często przywoływane przez organizacje syjonistyczne, zwłaszcza przez rewizjonistów, o których za chwilkę jeszcze opowiem, jako argument za tym, że Żydzi niejako uczestnicząc właśnie w tym forsowaniu Jordanu, swoją własną krwią okupili sobie prawo do ziem położonych na wschód od rzeki Jordan, czyli do współczesnej Jordanii. I te dwie organizacje wraz z weteranami grup samoobrony z terytorium Imperium Rosyjskiego stanowiły podstawy kadrowe do tworzenia pierwszych poważnych organizacji obronnych już w późniejszej mandatowej Palestynie. Oczywiście w dalszej części wystąpienia, kiedy będę mówić o mandatowej Palestynie, mam na myśli zarówno faktyczny mandat Palestyny sprawowany przez Brytyjczyków od 1922 roku, ale też dwa lata poprzedzające, kiedy mandatu jeszcze nie było, ale Brytyjczycy faktyczną władzę najpierw cywilną, najpierw wojskową, później cywilną sprawowali nad terytorium Palestyny na zachód od rzeki Jordan. Tutaj jeszcze chciałabym bardzo krótko tylko podkreślić, że syjonizm jako taki, jak Państwo na pewno wiecie, był bardzo różnorodnym ruchem i w jego obrębie nie tylko pojawiały się różnice polityczne, ideologiczne co do kształtu państwa czy ustroju przyszłego państwa żydowskiego, ale również było bardzo zróżnicowane podejście do użycia siły zbrojnej i w ogóle do samej idei tworzenia żydowskiego wojska. I tak na przykład twórca syjonizmu politycznego,
ojciec sjonizmu w ogóle, Theodor Herzl, uważał, że wojsko generalnie powinno mieć rolę reprezentacyjną, stawiał na bardzo rozbudowany ceremoniał wojskowy i uważał, że generalnie siły zbrojne w przyszłym państwie żydowskim powinny zapewnić mu uznanie na arenie międzynarodowej. On nie przykładał dużej roli do walki zbrojnej jako narzędzia uzyskania niepodległości, co różniło go od innych odłamów syjonizmu, na przykład od rewizjonistów, o których będę bardzo jeszcze dużo później mówić, którzy to uznawali, że walka zbrojna jest podstawą walki o niepodległość i nie da się uzyskać niepodległego państwa i go utrzymać bez posiadania własnych sił zbrojnych. Jeśli chodzi jeszcze o rewizjonistów, to tylko tutaj zaznaczę dla Państwa, którzy mniej są zorientowani w temacie, że był to najpóźniej wyodrębniony odłam syjonizmu w dwudziestoleciu międzywojennym. On powstał w 1925 roku jako początkowo partia rewizjonistyczna pod wodzą Włodzimierza Żabotyńskiego, który został jego liderem i był nim aż do 1940 roku. Natomiast w 1935 roku rewizjoniści, którzy nie godzili się na zbyt ugodowe, zbyt pokojowe metody walki o niepodległość innych odłamów syjonizmu, założyli tak zwaną nową organizację syjonistyczną, która zupełnie odłączyła się od tej światowej i prowadziła własną politykę zmierzającą do tego, aby niepodległy Izrael utworzyć. Jeszcze trzeci odłam syjonizmu, do którego też chciałabym się tutaj odnieść, bo będę później o tym wspominać, to jest syjonizm socjalistyczny, który z kolei bazował w kwestiach wojska na ideach syjonistów religijnych, co ciekawe, ponieważ syjoniści religijni jeszcze w połowie XIX wieku stworzyli ideę milicji, takich formacji milicyjnych, które miały być tworzone przez spółdzielnie rolnicze na terytorium Palestyny i miały bronić tychże spółdzielni przed atakami z zewnątrz i utrzymywać porządek publiczny. I tą koncepcję właśnie przejęli później socjaliści, którzy tworząc wspólnoty kibucowe i moszawy, zaczęli tworzyć właśnie takie formacje milicyjne do obrony swoich osiedli w Palestynie. Przejdę teraz, proszę Państwa, do pierwszych organizacji obronnych, które funkcjonowały już na terytorium Palestyny, ale jeszcze przed utworzeniem pierwszej z tych największych organizacji, czyli Hagany. Pierwszą z nich była organizacja pod nazwą Bargiora. Ona była stosunkowo nieliczna, działała tylko w kilku największych miastach, ale w tym przypadku ważne jest to, że współtworzyli ją właśnie weterani tych organizacji obronnych z terytorium Imperium Rosyjskiego i oni, przynosząc bardzo specyficzne metody walki, podłożyli podwaliny pod tworzenie kolejnych organizacji obronnych ludności żydowskiej w Palestynie. W 1909 roku ta organizacja przekształciła się w kolejną, dużo większą organizację pod nazwą Hashomer, czyli dosłownie w języku polskim strażnik. I tutaj Państwo na fotografiach możecie sobie zobaczyć tychże strażników Hashomeru w bardzo szykownych strojach z uzbrojeniem. Tutaj mamy również oddział konny i oni generalnie odpowiadali za obronę osiedli rolniczych przed atakami Beduinów z zewnątrz, pościgi za nimi i odstraszanie przeciwnika. I tutaj też trzeba podkreślić, że te działania były bardzo ograniczone, co nie tylko wiązało się ze słabym uzbrojeniem czy też wyszkoleniem tych formacji, ale też z przyjętą polityką powstrzymywania się od nadmiernego użycia siły, tak aby żadnego konfliktu nie eskalować. I ta organizacja, proszę Państwa, działała do 1920 roku, czyli do przejęcia władzy wojskowej przez Brytyjczyków nad Palestyną. I w tymże 1920 roku została przekształcona w organizację, o której teraz szerzej opowiem, czyli w Haganę. Proszę Państwa, Hagana powstała w związku z wydarzeniami 1920 roku w Jerozolimie, kiedy doszło do zamieszek pomiędzy ludnością arabską i żydowską. I w momencie wybuchu tych zamieszek część działaczy syjonistycznych, w tym wywodzących się właśnie z grup samoobrony z Rosji oraz z Hashomer, postanowiła oddolnie stworzyć taką samoobronę, która miała zapewnić bezpieczeństwo ludności żydowskiej. I ta samoobrona została bardzo szybko rozbita przez władze brytyjskie, a jej pierwsi członkowie, których uznaje się za założycieli Hagany, zostali osadzeni w więzieniu w Akce, z którego później po pół roku bodajże zostali zwolnieni. Jak się Państwo przyjrzycie tej fotografii tutaj zamieszczonej, to warto też sobie zapamiętać, że ona jest bardzo charakterystyczna, ponieważ
Na tej fotografii mamy wizerunki wielu ludzi, którzy później będą pełnili bardzo prominentne role w tych trzech organizacjach zbrojnych w Palestynie, jak chociażby głównych dowodzących Hagany, czy też jak Państwo się przyjrzycie bliżej, taki siedzący pan w krawacie, to jest nie kto inny, Włodzimierz Żabotyński, który później będzie stał na czele Irgunu, czyli głównej zbrojnej organizacji ruchu rewizjonistycznego. Jeśli chodzi o Haganę, to oprócz członków Haszomer i nowych rekrutów, jej kadry na początku stanowili weterani Legionu Żydowskiego i Zion Mul Korps. Oprócz Żabotyńskiego, który zasłynął w zasadzie tym, że uczestniczył wszędzie w działaniach zbrojnych, gdzie się tylko dało, bo zarówno uczestniczył w samoobronach na terytorium Imperium Rosyjskiego, on również był żołnierzem Legionu Żydowskiego, działał w tych pierwszych grupach samoobrony w Palestynie, to byli to także inni weterani, chociażby tacy jak Ben Gurion, który również był weteranem Legionu Żydowskiego. I ta organizacja w pierwszych latach swojego działania przyjęła tak zwaną politykę hawlagi. Czymże była ta hawlaga? Otóż w takim bardzo luźnym tłumaczeniu było to powstrzymywanie się, czyli była to przyjęta przez kierownictwo polityczne tej organizacji zasada ograniczonego zaangażowania użycia siły zbrojnej w przypadku ataku. I ona opierała się na trzech takich zasadach. Pierwszą z tych zasad było użycie siły wyłącznie w obronie własnej, czyli dopóki nie doszło do ataku ze strony Beduinów, ze strony Arabów, to siły nie można było użyć. Po drugie, to był zakaz działań odwetowych, których nie prowadzono nawet wtedy, jeśli społeczność żydowska została zaatakowana przez grupy arabskie. I po trzecie, to była zasada etycznego postępowania z jeńcami, z ludnością cywilną przeciwnika. I ta zasada hawlagi generalnie przetrwała przez większość czasu działania Hagany. Dopiero pierwsze zmiany w tym zakresie nastąpiły w latach 30., a o tym jeszcze za chwilkę opowiem. Tak jak Państwu wcześniej wspomniałam, Hagana powstając w 1920 roku była złożona z członków różnych ugrupowań, więc siłą rzeczy na początku jej struktury nie były rozbudowane i też sama strategia działania Hagany nie była jednolita, czyli te jednostki Hagany działające w różnych miejscowościach nie były ze sobą skoordynowane, często działały w bardzo odmienny sposób, szkoliły się w odmienny sposób i efektem właśnie takiego braku koordynacji i braku rozwoju struktur była totalna porażka działań Hagany w 1921 roku, kiedy doszło do kolejnej fali zamieszek i walk pomiędzy ludnością żydowską i arabską, tym razem w Jaffie. I na fali właśnie krytyki, z którą spotkała się Hagana w tymże roku, dwa lata później doszło do pierwszego rozłamu w tej organizacji i on był oparty po pierwsze na sporze na temat tego, czy Hawlaga jest słuszną polityką, a po drugie był to spór o sam kształt armii, ponieważ tak jak Państwo widzieliście na poprzednim slajdzie, tą organizację tworzyli zarówno weterani profesjonalnej armii brytyjskiej z Legionu Żydowskiego i Zion Mul Korps, i członkowie takich doraźnych wiejskich milicji, którzy wywodzili się z Haszomer. I właśnie na tym tle, czy ta Hagana ma być milicją, czy może ma być jednak regularną armią, doszło do pierwszego rozłamu i wtedy Hagana opuściła duża część jej członków, co przyczyniło się do znacznego spadku jej potencjału. I w zasadzie przez całe lata 20. ta organizacja istniała, ale istniała w formie takiej stagnacji. Ona nie rozwijała się. I w zasadzie dopiero w 1929 roku nastąpiła w tym zakresie zmiana, ponieważ wtedy doszło do kolejnej fali zamieszek w Jerozolimie i doszło też do poważnych masakr ludności żydowskiej w Hebronie i w Safedzie. I wtedy się okazało, że ta samoobrona żydowska w formie Hagany ponownie okazała się nieskuteczna. Ona była słabo uzbrojona, słabo wyszkolona, miała przede wszystkim mało członków w dużych miejscowościach, nie było dostatecznych sił, aby te zadania obronne realizować. I w tym momencie, kiedy ludność żydowska zamieszkująca mandat Palestyny była w szoku po tych pogromach, po tych masakrach w Hebronie i w Safedzie, no stwierdzono, że generalnie trzeba coś z tym zrobić i zaczęto finansować działania Hagany zarówno ze środków Agencji Żydowskiej, jak i też Światowej Organizacji Syjonistycznej. I to jest moment, kiedy Hagana zaczyna przeżywać swój rozwój, nie tylko organizacyjny czy liczebny, ale też zaczyna zmieniać swoje zasady działania.
O tym jeszcze za chwilkę powiem, ale chciałabym tu wspomnieć o drugim rozłamie w Haganie, który będzie ważny dla omówienia kolejnej organizacji zbrojnej, a mianowicie rok 1931, kiedy właśnie na fali krytyki tej polityki Hawlagi z Hagany występuje część członków i oni tworzą nową organizację pod nazwą Hagana Bet. I ta Hagana Bet później przekształciła się właśnie w organizację Irgun i związała się z ruchem rewizjonistycznym. Tutaj jeszcze należy podkreślić, jeśli chodzi o związki tych dwóch organizacji z ugrupowaniami politycznymi, że sama Hagana od początku swojego działania była podporządkowana Histadrutowi, czyli Związkowi Zawodowemu Robotników w Mandacie Palestyny i z tego względu ściśle i na stałe związała się z kierownictwem politycznym, które wywodziło się z ruchu socjalistycznego. No i z tego względu później też dochodziło do różnych sporów, wręcz konfliktów pomiędzy Haganą a właśnie nowo powstałym Irgunem związanym z rewizjonistami. Tak jak wcześniej wspomniałam, Hagana po 1929 roku przeżywa znaczny rozwój i ten rozwój osiąga swoje apogeum w trakcie Wielkiej Rewolty Arabskiej, czyli powstania, które wybuchło w 1936 roku w związku ze sprzeciwem ludności arabskiej co do napływu Żydów do Palestyny. To powstanie trwało do 1939 roku. I mimo, że Hagana cały czas pozostawała organizacją nielegalną w Palestynie, to w tym czasie zaczęła współpracować z Brytyjczykami, oczywiście również takimi półoficjalnymi kanałami, jak chociażby wyrazem takiej współpracy było utworzenie takiej mobilnej policji, która nazywała się Notrim i ona odpowiadała za ochronę ludności żydowskiej przed atakami tychże arabskich powstańców, ale też pomagała Brytyjczykom w ich ściganiu i celem Hagany było skierowanie do tejże policji Notrim jak największej liczby swoich członków, więc oni odbywając przeszkolenie wojskowe i policyjne właśnie pod czujnym okiem Brytyjczyków, zdobywali wyszkolenie, które w późniejszych latach zostało de facto przeciwko Brytyjczykom użyte. W tymże okresie powstają także pierwsze jednostki, które można by nazwać zalążkiem sił operacyjnych Hagany, czyli kompanie polowe nazwane od nazwiska ich założyciela Plugot Sadek. I one w 1939 roku zostały przekształcone w tak zwany korpus polowy, czyli Heil Hasadek i on de facto był początkiem tworzenia struktury brygadowo-batalionowej w Haganie, która stała się podstawą do utworzenia późniejszych izraelskich sił zbrojnych. Jeszcze jedna ciekawa informacja to jest rok 1938, czyli powstanie tak zwanych specjalnych jednostek nocnych. One również w dużej części składały się z członków Hagany delegowanych do tego celu. Mniej więcej w 1/3 to byli właśnie Żydzi z Hagany, w 1/3 to byli Brytyjczycy i ta organizacja de facto zerwała zupełnie z polityką Hawlagi, ponieważ przeprowadzała na wioskach arabskich rajdy odwetowe. Ona działała w bardzo brutalny sposób, często nieakceptowalny dla samej społeczności żydowskiej w Palestynie. I mówi się o tym, że to jest te specjalne jednostki nocne, że to był taki fortel Hagany, żeby przeszkolić kolejnych swoich członków, ponieważ ponownie, tak jak w przypadku Notrim, kierowano tam żołnierzy, którzy odbywali przeszkolenie i później byli instruktorami dla nowych rekrutów w Haganie. Szanowni Państwo, kiedy wybucha II wojna światowa, Hagana staje przed dylematem, czy powinna współpracować z Brytyjczykami, czy też nie. Dlaczego? Otóż w 1939 roku Brytyjczycy ogłosili nową Białą Księgę, tak zwaną Białą Księgę, w której nałożyli bardzo duże ograniczenia migracyjne dla Żydów pragnących przybyć do Palestyny, co w obliczu wybuchu II wojny światowej na siłą rzeczy spotkało się ze sprzeciwem ludności żydowskiej w Palestynie. Tutaj jednak przywództwo polityczne organizacji zdecydowało, że z Białą Księgą, jak to powiedział Ben-Gurion, będą walczyć tak, jakby nie było wojny, ale Brytyjczyków w wysiłku wojennym będą wspierać tak, jakby tej Białej Księgi nie było. Innymi słowy, na czas II wojny światowej ta organizacja zdecydowała się na całkowitą współpracę z Brytyjczykami i duża część członków tej organizacji uczestniczyła w walkach na frontach II wojny światowej, między innymi w szeregach brygady żydowskiej tworzonej przy Armii Brytyjskiej. Tutaj jeszcze w czasie II wojny światowej powstaje też bardzo ciekawa jednostka Hagany pod nazwą Palmach. Ją uznaje się za zalążek wojsk specjalnych izraelskich.
Ona utworzona była głównie do celów działań dywersyjnych na tyłach przeciwnika, gdyby Niemcy przedostali się z północnej Afryki do Palestyny, ale później w 1948 roku była bardzo ważną częścią Hagany, jedną z najlepiej wyszkolonych, które w wojnie niepodległościowej okazały się bardzo skuteczne i przydatne. Tutaj jeszcze Państwu przedstawię kilka fotografii. Jak widać, mamy tutaj siły policyjne Notre Dame z 1937 roku wraz z brytyjskim oficerem, który nimi dowodził. Mamy też specjalne jednostki nocne szkolone przez Brytyjczyków w pełnym umundurowaniu. Tutaj Państwo możecie zobaczyć żołnierzy Palmachu już 1948 roku. Tutaj może szczegóły pominę, w razie czego oczywiście, jeśli Państwo mieliby pytania, to na końcu chętnie rozwinę niektóre kwestie, no, które muszę pominąć ze względu na ograniczenia czasowe. Szanowni Państwo, kiedy Brytyjczycy ostatecznie w 1947 roku oddają sprawy Palestyny, a dlaczego oddają, to jeszcze za chwilkę powiem, pod decyzję Organizacji Narodów Zjednoczonych i zaczynają wycofywać się z Palestyny, Hagana jest jedyną organizacją w Palestynie, która ma na tyle rozbudowane struktury, aby móc przejmować zarówno infrastrukturę, jak i też ośrodki szkoleniowe właśnie po wojskach brytyjskich. Tutaj na fotografii Państwo możecie zobaczyć jedno z takich szkoleń Hagany w 1947 roku w obozie wojskowym, który został zajęty po wycofujących się Brytyjczykach. Ta organizacja w 1948 roku, przed wybuchem wojny niepodległościowej, jako jedyna posiadała na tyle rozwinięte struktury, żeby móc ich użyczyć nowo powstającym siłom obronnym Izraela. I jak Państwo tutaj widzicie na tym slajdzie, utworzone przez Haganę brygady zostały rozmieszczone w kluczowych punktach, jeśli chodzi o obronę osiedli zamieszkanych przez Żydów. I to też jako w ramach ciekawostki można dodać, że nie bez powodu numeracja tych brygad zaczyna się od 1 do 6 i następnie od 10 do 12. Mówi się o tym, że był to celowy zabieg, który miał wprowadzić w błąd przeciwnika, czyli sąsiednie państwa arabskie w nadchodzącej wojnie, i sugerować, jakoby tych brygad Hagany i przyszłych sił obronnych Izraela było po prostu więcej. I tak, przechodząc już do podsumowania działań Hagany, chciałabym tylko wskazać takie główne trendy w rozwoju tej organizacji i w ewolucji jej podejścia do walki zbrojnej. Jak Państwo pewnie zauważyliście w poprzedniej części mojego wystąpienia, na początku była to organizacja działająca w sposób bardzo pasywny ze względu na przyjętą politykę Hawlagi i prowadziła miejscową, a następnie regionalną obronę pojedynczych osiedli, a później grup osiedli bądź też dzielnic w większych miastach. Jej skuteczność w tym okresie była niewielka. Kolejny okres rozwoju Hagany to jest przyjęcie tak zwanej koncepcji aktywnej obrony, która pojawiła się w połowie lat 30. i ona rozwijana była właśnie przez te wydzielone jednostki Hagany, takie jak Palmach, czy te specjalne jednostki nocne szkolone przez Brytyjczyków, które stosowały bardziej ofensywne działania, miały też większe zdolności odstraszania przeciwnika, a jednocześnie wciąż prowadzono obronę miejscową. Taką czwartą fazą rozwoju Hagany było tworzenie zdolności do działań ofensywnych i to był moment, kiedy kierownictwo polityczne tej organizacji spodziewało się już, że prędzej czy później Brytyjczycy wycofają się z Palestyny i będzie trzeba przystąpić do wojny z państwami sąsiednimi. I w tym czasie rozwijają się po pierwsze mobilne siły operacyjne, które później przekształcono właśnie w brygady izraelskich sił obronnych, i coraz częściej podejmowane są działania ofensywne. I ta ostatnia faza, którą tutaj nazwałam fazą ofensywną, to właśnie jest to moment, kiedy formalnie utworzono strukturę batalionowo-brygadową, armia milicyjna de facto została przekształcona w armię regularną i zaczęto tworzyć plany działań zbrojnych na wypadek wybuchu tejże pierwszej wojny izraelsko-arabskiej. I co też tutaj warto podkreślić, to jest faza, w której Hagana de facto odeszła od swoich pierwotnych założeń, czyli polityki Hawlagi, armii milicyjnej, armii ochotniczej, ponieważ prowadzono powszechny pobór. I w takim kształcie zaczęło się właśnie tworzyć siły obronne Izraela, do których inne organizacje, o których za chwilkę powiem, mogły, nie musiały, ale jednak przystąpiły, a w jakich okolicznościach to też za chwilkę opowiem. Szanowni Państwo, drugą organizacją, którą chciałabym tutaj omówić, jest wspomniany wcześniej Irgun, czyli organizacja, która wyodrębniła się z Hagany w 1931 roku właśnie z powodu sprzeciwu wobec tej bierności polityki Hawlagi w Haganie.
Ta organizacja początkowo pod nazwą Haganabet, później od 1937 roku działała pod nazwą Irgun Zwei Leumi, czyli w tłumaczeniu na język polski Narodowa Organizacja Wojskowa. Natomiast w Izraelu współcześnie najczęściej używa się skrótu Ecel, pochodzącego właśnie od tej nazwy hebrajskiej. Ta organizacja do 1937 roku pozostawała dość bierna, dopiero tworzyła swoje struktury, ale w momencie, kiedy została podporządkowana nowej organizacji syjonistycznej, na stałe związała się z ruchem rewizjonistów. Na czele tej organizacji, aż do swojej śmierci, stał Włodzimierz Żabotyński, który uznawany był za najwyższego dowódcę, aczkolwiek tu warto też wspomnieć, że on nie uczestniczył w planowaniu działań zbrojnych w Palestynie, do której miał nałożony przez Brytyjczyków zakaz wstępu, tylko raczej kierował działalnością Irgunu i w diasporze i uczestniczył w planowaniu strategii czy polityki działania tej organizacji. Natomiast same działania zbrojne planowało dowództwo znajdujące się w Palestynie. 1937 rok, proszę Państwa, to był przełom w działaniu Irgunu, ponieważ wtedy właśnie w momencie, kiedy trwa powstanie arabskie, pojawia się coraz więcej ofiar żydowskich związanych z napadami grup arabskich. Irgun decyduje się na zerwanie z tą polityką, która jeszcze gdzieś tam z Hagany pozostała, czyli bierności w takich sytuacjach, i zaczynają działania odwetowe. Zaczynają przeprowadzanie zamachów. To były chociażby zamachy na targach arabskich, w kinach arabskich, w restauracjach. To były samochody pułapki, wysadzanie autobusów. Generalnie wszystkie działania, które współcześnie nazwalibyśmy działaniami o charakterze terrorystycznym. Uznało przywództwo Irgunu w tym okresie, że jest to jedyny sposób działania, który będzie w stanie przeciwnika odstraszyć od podejmowania dalszych działań agresywnych. I oczywiście ocena etyczna może być w tym stopniu różna, natomiast nie da się tego ukryć, że pod względem wojskowym skuteczność tych działań zbrojnych Irgunu w czasie powstania arabskiego była faktycznie dużo większa niż działania Hagany. Tutaj jeszcze na chwilkę chciałabym przerwać, bo rok 37 to jest też bardzo ważny moment, jeśli chodzi o rozwój struktury Irgunu. Mianowicie po pierwsze wykształciły się wtedy stałe struktury dowodzenia, a po drugie zależności pomiędzy Irgunem i organizacją, która nazywała się Beter. I o tej organizacji chciałabym Państwu jeszcze chwilkę opowiedzieć, ponieważ ona jest szczególnie ciekawa z punktu widzenia polskiego odbiorcy, a to dlatego, że mniej więcej 60% tego ruchu przed II wojną światową koncentrowały się nie gdzie indziej, jak właśnie w Polsce. Beter, proszę Państwa, to była organizacja, która powstała w 1923 roku. Jej założycielem był Żabotyński, współzałożycielem Aaron Propes. I ta organizacja, choć początkowo powstała w Rydze, swoje centrum działania ustanowiła właśnie w II RP, co też no, nie dziwi z powodu tego, że po pierwsze było to centrum ruchu rewizjonistycznego przed II wojną światową, a po drugie wiązało się to oczywiście z dużym odsetkiem ludności żydowskiej zamieszkującej w Polsce. Ten skrót Betar tłumaczy się dwojako. Z jednej strony było to odwołanie do twierdzy Betar, o której mówiłam na samym początku, natomiast z drugiej strony był to akronim hebrajskiej nazwy Brit Trumpeldor, czyli Związek Trumpeldora, i było to odwołanie do patrona tej organizacji, który był zarówno weteranem Organizacji Obronnych w Rosji, Samoobrony w Palestynie, jak i też Legionu Żydowskiego, i poległ w 1920 roku, broniąc wioski Tel Hai w Galilei. I ta organizacja skupiała się generalnie na szkoleniu młodzieży, szkoleniu dzieci, które miały zostać przygotowane do migracji do Palestyny. I w związku z tym, że samą osobą Żabotyńskiego ta organizacja już była związana z rewizjonistami, młodzież należąca do tego ruchu była wychowywana w duchu rewizjonistycznym, czyli realizowała większość programu politycznego, można tak powiedzieć, ruchu rewizjonistycznego. Oprócz przygotowania takiego jak chociażby nauka języka hebrajskiego, czy wiedza na temat geografii Palestyny, historii narodu żydowskiego, kluczowym punktem szkolenia członków Betaru w różnych grupach wiekowych było przeszkolenie wojskowe. To opierało się na koncepcji Żabotyńskiego, który wypowiedział kiedyś takie słynne słowa zapisane później w wielu jego artykułach, a brzmiały one: młodzi Żydzi, uczcie się strzelać. Miało to oznaczać, że dopóki ludność żydowska nie posiądzie umiejętności samoobrony, nie będzie samodzielnie się broniła, do tej pory nie będzie mogła odzyskać honoru narodowego, jak to mówił Żabotyński, i jednocześnie walczyć o własną niepodległość. I ta właśnie organizacja większość swoich szkoleń prowadziła na terytorium państw
które z nimi współpracowały. Tutaj szczególną rolę oczywiście przypisuje się Polsce, ponieważ od mniej więcej 1929 roku polskie wojsko delegowało oficerów, którzy prowadzili szkolenia dla Betaru, traktując ją podobnie jak inne organizacje proobronne działające w Polsce. Jednocześnie była to organizacja syjonistyczna, która miała szczególnie dobre relacje z polskim rządem w dwudziestoleciu międzywojennym, co przejawiało się nie tylko w szkoleniach Betaru, ale też przyjeżdżających do Polski członków Irgunu. I tutaj jeśli tylko krótko wspomnę o samych relacjach pomiędzy Betarem a Irgunem, ponieważ to często nastręcza pewnych problemów w badaniu tego zagadnienia, a mianowicie nazewnictwa. Otóż w 1937 roku przyjęto taką zasadę, że Betar i Irgun, o ile działają w diasporze, będą zawsze występowały pod wspólną nazwą Betar. Co oznaczało tyle, że występując pod tą nazwą będą mogły korzystać z przywileju legalnego funkcjonowania i szkolenia się, czego nie miałaby na przykład organizacja pod nazwą Irgun przyjeżdżająca gdzieś tam z Palestyny na przykład do Polski. Oprócz tego tu też warto to zaznaczyć, że najstarsza grupa wiekowa w Betarze funkcjonowała pod nazwą Irgun albo Synowie Irgunu i ona była bezpośrednio przeznaczona jako rekruci do Irgunu po przybyciu do Palestyny. Więc też jak Państwo czasami spotkacie się w jakichś opracowaniach, że na przykład na terytorium Polski prowadzone były szkolenia Irgunu, szkolenia Betaru, to warto wtedy poszukać głębiej informacji, czy to faktycznie na przykład był Irgun przybywający z Palestyny, bo były takie przypadki, czy może jednak było to po prostu szkolenie najstarszej wiekowo grupy Betaru, która później dopiero do Palestyny migrowała. Jeśli chodzi o powiązania między Betarem a Irgunem, tutaj też warto podkreślić, że na czele obu organizacji stał Żabotyński i jego osoba łączyła aż do jego śmierci obie te organizacje, co też pozwalało na bardziej płynny przepływ rekrutów z Betaru do Irgunu. W momencie, kiedy oni przybywali do Palestyny, byli w pierwszej kolejności traktowani jako rekruci do właśnie organizacji Irgun. Tutaj jeszcze Państwo możecie zobaczyć kilka fotografii z Instytutu Żabotyńskiego w Tel Awiwie, chociażby z obozów letnich Betaru, które były w Polsce organizowane i z szkół, które zostały założone przez ruch rewizjonistyczny, zarówno dla członków Betaru, jak i Irgunu. I tutaj też warto podkreślić, że właśnie dzięki tym szkołom rewizjoniści chcieli wyszkolić przed powstaniem Izraela profesjonalne kadry dowódcze do wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ponieważ oni i szkolili przywódców na kursach, tak zwanych kursach liderów, kursach przywódców w wielu państwach europejskich, w Stanach Zjednoczonych między innymi, ale zakładali też profesjonalne szkoły wojskowe i taką najbardziej znaną była Akademia Morska Betarów Civita Vecchia we Włoszech. Ona działała aż do przełomu 37 i 8 roku i tam de facto kształciły się pierwsze kadry dowódcze dla izraelskiej marynarki wojennej. Tam też znalazł się pierwszy, uznawany obecnie za pierwszy izraelski okręt marynarki wojennej, czyli słynna Sara Alef. Inne przykłady takich szkoleń to były chociażby szkoły lotnicze zakładane na terytorium Palestyny przy Aeroklubie Palestyńskim, ale też na przykład w Rydze takie kursy były prowadzone. One również były prowadzone między innymi w Nowym Jorku czy też w Johannesburgu. Więc tutaj Państwo możecie zobaczyć, że ta organizacja podchodziła do budowania przyszłych sił zbrojnych w sposób bardzo racjonalny, to znaczy chciała po pierwsze przeszkolić wszystkich przyszłych obywateli, przynajmniej tych związanych z ruchem, a po drugie chciała przeszkolić maksymalnie dużą liczbę osób na stanowiska dowódcze, więc można tutaj wnioskować, że rewizjoniści szykując się na powstanie niepodległego Izraela, chcieli maksymalnie zapełnić powstające siły zbrojne własnymi kadrami dowódczymi. Tutaj jeszcze chciałabym bardzo krótko wspomnieć o jednej ciekawej organizacji, która działa pod nazwą Brit HaHayal. Ona powstała w 1932 roku w Radomiu w Polsce i jej oficjalną nazwą był Związek Rezerwistów Pochodzenia Żydowskiego Wojska Polskiego. Ci rezerwiści generalnie w swoim statucie zapisali sobie, że ich celem jest wsparcie narodu żydowskiego w jego walce o utworzenie państwa w Palestynie na obu brzegach Jordanu oraz utrzymanie integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej. No i oczywiście ten ostatni punkt
celu statutowego wynikał z tego, że był to warunek legalizacji tej organizacji w Polsce, ale faktem jest, że ta organizacja, kiedy zaczęła działać też w innych państwach, bo między innymi w Austrii działała, w Bułgarii, w Rumunii, na przykład w Australii, to wszędzie deklarowała lojalność wobec państwa, w którym ci żołnierze byli szkoleni, pod warunkiem, że będzie respektowane ich prawo do dążenia do własnego państwa w Palestynie. I ta organizacja wraz z Betarem stanowiła zaplecze kadrowe dla Irgunów w Palestynie. Oni przybywając do Palestyny zarówno w sposób legalny, jak i nielegalny, stawali się potencjalnymi rekrutami do Irgunu, więc jak Państwo możecie zauważyć, mamy tutaj znaczną różnicę w porównaniu z Haganą. Tam większość rekrutów pochodziła z tych samoobron tworzonych doraźnie, oddolnie, często bez żadnego przeszkolenia, natomiast tutaj mamy ludzi, którzy przyjeżdżają do Palestyny i od razu są wyszkoleni wojskowo. Wrócę jeszcze, proszę Państwa, krótko do tej osi czasu, ponieważ rok 1939 to jest dla Irgunu podobny dylemat jak dla Hagany, czyli pojawia się Biała Księga i rewizjoniści zastanawiają się, jak odnieść się w tej sytuacji do Brytyjczyków. Początkowo, w pierwszych miesiącach 1939 roku, Irgun podejmował działania zbrojne przeciwko władzom brytyjskim, domagając się zniesienia tych ograniczeń migracyjnych, chociażby były to ataki na urzędy brytyjskie, na posterunki policji, czy też próby wysadzenia torów kolejowych. Natomiast w momencie, kiedy wybucha II wojna światowa, przywództwo Irgunu zdecydowało o tym, że te działania zostaną zawieszone, ze względu na to, że działania wojskowe Brytyjczyków, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, pośrednio mogą się przyczynić do ocalenia przynajmniej części ludności żydowskiej z Europy. I z tego względu zawarto porozumienie, na mocy którego część członków Irgunu nie tylko zawiesiła działania zbrojne przeciwko Brytyjczykom, ale także przystąpiła do działań w brygadzie żydowskiej. Zresztą sam ówczesny dowódca Irgunu zginął w 1941 roku w trakcie operacji wojskowej w Iraku, właśnie przy boku Brytyjczyków. Proszę Państwa, zmiana, jeśli chodzi o tą politykę Irgunu, to jest rok 1943, kiedy do Palestyny, w zasadzie rok wcześniej, przybywa do Palestyny armia Andersa i z nią przybywa bardzo duża grupa członków Betaru oraz członków Brit Hayar. Tutaj Państwo na fotografii pewnie rozpoznajecie przyszłego premiera Izraela. Nie jest to nikt inny jak Menachem Begin, który w 1942 roku przybywa do Palestyny. Tutaj na pewno znana wszystkim Państwu jest też historia tego, czy on zdezerterował, czy został zwolniony z tej służby w polskim wojsku, ale faktem jest, że w 1943 roku zostaje obwołany dowódcą Irgunu w Palestynie. On wcześniej pełnił funkcję dowódcy Betaru w Polsce, więc był siłą rzeczy tutaj no, predestynowany wręcz do pełnienia tej roli właśnie w mandacie Palestyny. I tenże Menachem Begin 1 lutego 1944 roku ogłasza wybuch tzw. hebrajskiej rewolty, czyli żydowskiego powstania przeciwko władzom mandatowym, ponieważ uznał, że Brytyjczycy tak czy inaczej wojnę już wygrają i ich rola jako współpracownika Brytyjczyków się skończyła. W związku z tym, że Brytyjczycy dalej nie znosili żadnych ograniczeń migracyjnych, Irgun zaczął podejmować działania zbrojne przeciwko władzom brytyjskim. Do tych działań szybko dołączyła kolejna organizacja, o której jeszcze za chwilkę opowiem, czyli Lehi. Mało tego, rok później, w 1945 roku, do tej rewolty dołącza się Hagana. Hagana, która do tej pory bardzo ściśle współpracowała z Brytyjczykami, w związku z tym, że nie godzi się na te ograniczenia migracyjne dla osób ocalonych z Holokaustu, przyłącza się do tak zwanego Zjednoczonego Żydowskiego Ruchu Oporu i te trzy organizacje wspólnie organizują szereg zamachów, na przykład na placówki policji brytyjskiej, na punkty, w których znajdowała się ropa w Hajfie, czy też na porty, to były ataki na tory kolejowe, na miejsca, w których znajdowały się bazy wojskowe, na kasyna wojskowe. Generalnie wszystkie te trzy organizacje zaczęły prowadzić działania, no, które współcześnie moglibyśmy określić mianem działań terrorystycznych. Ta współpraca trzech organizacji opierała się na działaniu wspólnego dowództwa, które autoryzowało wszystkie operacje zbrojne, natomiast poszczególne trzy organizacje mogły działać samodzielnie, jeśli chodzi o poziom taktyczny. I przykładem takiego najbardziej znanego działania, które jeszcze zostało zaplanowane przez Zjednoczony Żydowski Ruch Oporu, był bardzo słynny zamach na Hotel Króla Dawida w Jerozolimie, przeprowadzony 22 lipca 1946 roku.
To był zamach, który generalnie autoryzowało dowództwo tego Zjednoczonego Ruchu Oporu. Natomiast po tym zamachu okazało się, że no nie poszło to tak, jak planowano, ponieważ celem Irgunu, który odpowiadał głównie tutaj za przeprowadzenie zamachu, było powiadomienie wcześniejsze osób znajdujących się w środku. Tam tutaj trzeba tylko dodać, że w tym hotelu znajdowały się siedziby władz cywilnych i wojskowych Brytyjczyków. Więc w momencie, kiedy zdecydowano się na przeprowadzenie zamachu na ten symboliczny obiekt symbolizujący władzę Brytyjczyków w Palestynie, został wykonany telefon, tak, żeby ludzie znajdujący się w środku ewakuowali się. Natomiast tej ewakuacji nikt nie przeprowadził i w związku z tym w wyniku wybuchu, który nastąpił po pół godziny, zginęło tam ponad 90 osób. Oprócz Brytyjczyków zginęło dużo osób, które pracowały tam, to byli zarówno Żydzi, jak i Arabowie. No i to spotkało się z bardzo dużym oddźwiękiem zarówno w Palestynie, jak i za granicą. No i nie był to oddźwięk pozytywny siłą rzeczy. I w tym momencie Hagana wycofuje się ze Zjednoczonego Ruchu Oporu. Stwierdza, że nie miała nic, dowództwo stwierdza, że nie, Hagana nie miała nic wspólnego z planowaniem tego zamachu. Mimo to, że Hagana się wycofała, Brytyjczycy i tak przeprowadzili serię aresztowań przywódców społeczności żydowskiej w Palestynie, w tym również przywódców Hagany. Więc to był taki ostatni akord działania tego Zjednoczonego Ruchu Oporu. Później działania zbrojne przeciwko Brytyjczykom kontynuowały już tylko Irgun i Lehi. Do Lehi jeszcze za chwilkę, proszę Państwa, wrócę. Tutaj jeszcze tylko chciałabym pokazać to, co toczyło się na ulicach Palestyny właśnie po 1945, po 1946 roku, czyli rozgorzała wojna propagandowa prowadzona zarówno przez Brytyjczyków, jak i przez te żydowskie organizacje podziemne, ponieważ wszyscy członkowie Irgunu Lehi, część również przywódców Hagany, stała się osobami poszukiwanymi. To byli zbrodniarze numer jeden, których Brytyjczycy poszukiwali listami gończymi. I jak Państwo możecie zobaczyć po prawej stronie, tutaj mamy jedną z najsłynniejszych fotografii przyszłego pana premiera Izraela, Menachema Begina, właśnie na takim liście gończym. Tutaj z kolei po drugiej stronie możecie też Państwo zobaczyć odezwy, które były publikowane przez dowództwo Irgunu w odpowiedzi na wymierzanie przez Brytyjczyków kary batów pojmanym żołnierzom Irgunu i oni w zamian oferowali, że pojmanych żołnierzy brytyjskich potraktują dokładnie tak samo. Mało tego, do takich sytuacji faktycznie dochodziło, to zostało również zapisane i w prasie Irgunu i w źródłach, które są obecnie w Instytucie Żabotyńskiego, że żołnierzy brytyjskich, których udało się dorwać, mówiąc kolokwialnie, członkom Irgunu, faktycznie próbowano batorzyć. Szanowni Państwo, takim ostatnim kulminacyjnym momentem działalności Irgunu było porwanie dwóch brytyjskich sierżantów w 1947 roku, którzy zostali przez członków Irgunu powieszeni i to miało zdecydowanie największy oddźwięk w społeczeństwie brytyjskim, w prasie brytyjskiej i uznaje się, że właśnie to działanie, które było dość nietypowe dla Irgunu, co trzeba też zaznaczyć, bo Irgun generalnie atakował raczej infrastrukturę, obiekty symboliczne dla władzy brytyjskiej. Tutaj właśnie w zasadzie po raz pierwszy porwano konkretne osoby z celem ich zabicia. I właśnie po powieszeniu tych dwóch sierżantów Brytyjczycy pod naporem własnej opinii publicznej zdecydowali się na wycofanie się z Palestyny i przekazanie decyzji w sprawie Palestyny pod decyzję Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj jeszcze bardzo krótko, bo widzę, że już dość długo mówię. Chciałabym opowiedzieć Państwu o trzeciej, takiej najmniejszej organizacji, która jednak z punktu widzenia oddźwięku społecznego miała bardzo duże znaczenie, a mianowicie o Lehi, znanej też jako Gang Sterna, bądź też Grupa Sterna, od nazwiska jej założyciela. I ta organizacja, proszę Państwa, wyodrębniła się z Irgunu, więc również wywodziła się z ruchu rewizjonistów w 1940 roku, ponieważ oni jako jedyni w Irgunie nie zgodzili się na zawieszenie broni i na wstrzymanie działań przeciwko Brytyjczykom na czas II wojny światowej. Więc w momencie, kiedy członkowie pozostali Irgunu współpracowali z Brytyjczykami do 1944 roku, Lehi cały czas przeprowadzała zamachy. I ta organizacja za główny cel swoich działań stawiała sobie właśnie walkę z władzami mandatowymi, uznając, że podstawowym przeciwnikiem ruchu syjonistycznego nie są Arabowie, bo z Arabami oni sobie poradzą, natomiast są to Brytyjczycy, którzy uznawani byli przez Lehi za okupantów, którzy byli przeszkodą w, po pierwsze, przyjeździe Żydów do Palestyny, a po drugie w dążeniach niepodległościowych.
Ta organizacja słynie też z tego, zasłynęła tym, że zaproponowała na początku II wojny światowej współpracę z III Rzeszą w zamian za ocalenie europejskich Żydów. No, przez to też przylgnęła do nich taka łatka, że to byli zwolennicy nazizmu, co nie do końca jest zgodne z prawdą, ponieważ oni no, nie podzielali ideologii nazistowskiej, natomiast uznawali, że współpraca nawet z największym wrogiem, o ile będzie się wiązała z ocaleniem europejskich Żydów, ma sens, a dodatkowo mogła pomóc w walce o niepodległość, ponieważ była nie na rękę Brytyjczykom. Oczywiście do takiej współpracy nigdy nie doszło. Szanowni Państwo, ta organizacja swoje cele, swoje zasady działania wywodziła z tak zwanych 18 zasad odrodzenia i to były takie zasady, których autorstwu przypisuje się właśnie Abrahamowi Sternowi, czyli założycielowi tejże organizacji. I w tych 18 zasadach odrodzenia określono zarówno kształt przyszłego państwa izraelskiego, jakiego członkowie Lechii oczekiwali. Po drugie, w tych 18 zasadach odrodzenia znalazły się informacje na temat chociażby układu etnicznego, roli religii w państwie, ale też na temat roli armii w przyszłym państwie izraelskim. Ta organizacja miała najbardziej rozbudowane roszczenia terytorialne, ponieważ w odróżnieniu od Hagany, która generalnie chciała bronić tylko osiedli żydowskich i Irgunu, który stawiał na państwo żydowskie po obu stronach Jordanu, ci z kolei tak zwani maksymaliści w ruchu rewizjonistycznym, właśnie związani z Lechi, oczekiwali powstania tak zwanego Wielkiego Izraela od Nilu do Eufratu, czyli w takich granicach biblijnych. Oczywiście potencjał tej organizacji nijak się miał do ich roszczeń, ponieważ w szczytowym okresie działalności to było maksymalnie do 2000 członków, ale faktycznie cele stawiali sobie bardzo wygórowane. I ta organizacja cechowała się przyjęciem metod działania właściwych ruchom rewolucyjnym. Tutaj ona jest wręcz podręcznikowym przykładem organizacji, którą według współczesnej nomenklatury nazwalibyśmy organizacją terrorystyczną. Zwłaszcza ten drugi okres działania Lechi, czyli już po śmierci Sterna, który w 1942 roku został zastrzelony przez policję, cechował się szczególną brutalnością i co istotne, oprócz tego, że ta organizacja, podobnie zresztą jak Irgun, za cel obierała sobie obiekty symboliczne dla władzy brytyjskiej, czyli na przykład posterunki policji, urzędy pocztowe, centrale telefoniczne, to również bardzo często stosowała samochody pułapki i zamachy na indywidualnych osobach. Ta organizacja w zasadzie zasłynęła tym, że porywała i dokonywała zamachów na przedstawicielach władzy brytyjskiej, na policjantach, których szczególnie znienawidziła właśnie po tym, jak Stern został zabity w mieszkaniu, w którym się ukrywał w 1942 roku. I generalnie, mimo że ta organizacja była stosunkowo nieliczna, to ich działania miały bardzo duży oddźwięk społeczny. I to nie tylko w mandacie Palestyny, ale przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ponieważ no, nie da się tego ukryć, że porwania ważnego polityka czy wysadzenie ważnego urzędu było bardziej widowiskowe niż jakaś tam na przykład akcja wysadzenia torów, na których niczego nie było, prawda? I sama struktura Lechi, jak Państwo tutaj możecie zobaczyć na tym slajdzie, w pierwszych latach działania nie była bardzo rozbudowana, natomiast w tym drugim okresie funkcjonowania można zobaczyć znaczącą różnicę. Jak Państwo widzicie, pojawiły się oddziały w diasporze i te oddziały w diasporze po II wojnie światowej były bardzo skutecznie wykorzystywane do wpływu na brytyjską opinię publiczną, bo na przykład te oddziały w diasporze planowały zamachy na brytyjskie placówki konsularne. One też produkowały takie słynne koperty wybuchowe, które były wysyłane do brytyjskich urzędów i ambasad. I mimo, że tak jak wspomniałam, była to bardzo mała organizacja, stosunkowo krótko działająca, mało tego większość czasów konspiracji, to ich działania z punktu widzenia oddźwięku społecznego były bardzo ważne. I mówi się o tym, że zarówno działania Irgunów z tym widowiskowym porwaniem dwóch sierżantów, jak i też działania Lechi w ostatnim okresie mandatowej Palestyny w największej mierze przyczyniły się do wycofania się Brytyjczyków z Palestyny i oddania decyzji w sprawie Palestyny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przejdę już, proszę Państwa, do takiego krótkiego podsumowania. Jak można tutaj zauważyć, stan liczebny tych organizacji w przeddzień ogłoszenia niepodległości Izraela był bardzo różny. Tak jak wcześniej wspomniałam, Hagana była jedyną organizacją,
która wytworzyła struktury mogące stać się podstawą do stworzenia przyszłych sił zbrojnych. Ona też była w całości powiązana z przywództwem politycznym, które przejęło wiodącą rolę po ogłoszeniu niepodległości, czyli z obozem Ben-Guriona. Tutaj tylko jeszcze warto wspomnieć o tym, że chociaż Irgun i Lehi były stosunkowo nieliczne, one też dostarczyły kadr bardzo dobrze wyszkolonych do przyszłych izraelskich sił zbrojnych, aczkolwiek w pierwszym okresie działania, co warto podkreślić, w pierwszym okresie funkcjonowania izraelskich sił obronnych, żołnierze wywodzący się z Irgunu i Lehi mieli duże trudności z osiąganiem wyższych stopni wojskowych, stanowisk oficerskich chociażby, właśnie z tego względu, że te różnice na tle ideologicznym, politycznym odgrywały w tym czasie bardzo jeszcze dużą, dużą rolę. Szanowni Państwo, tak jak na początku wspomniałam, głównym tematem tego mojego wykładu są trzy wizje państwa i trzy wizje armii, tych trzech organizacji. Większość wniosków Państwo na pewno możecie wyciągnąć sami z tego, co wcześniej przedstawiłam, ale chciałabym się tylko tutaj krótko odnieść do trzech wizji państwa, które reprezentowały te trzy organizacje. Jak Państwo już możecie zobaczyć, nawet na poziomie symboli, które te organizacje stosowały, wywodziły się one z bardzo różnych środowisk politycznych. Hagana była na stałe powiązana z ruchem socjalistycznym i państwo, do którego dążyła w dużej mierze, wynikało też z idei, które prezentowali socjaliści w ruchu sionistycznym, czyli na przykład państwo jednonarodowe, to miało być państwo w ograniczonych granicach, to miało być państwo w dużej mierze oparte na zapewnienie bezpieczeństwa przez stronę trzecie, przez państwa zewnętrzne. Irgun z kolei, proszę Państwa, walczył o Izrael na dwóch brzegach Jordanu, co też widzimy tutaj w symbolu przedstawionym na środku, i stawiał na dwie rzeczy. Po pierwsze, Izrael po dwóch stronach Jordanu, po drugie, walka zbrojna jako cel do tej niepodległości. Trzecia organizacja, również związana z ruchem rewizjonistycznym, ale z tym maksymalistycznym skrzydłem, była dużo bardziej radykalna nie tylko w podejściu do użycia siły zbrojnej, ale też do kształtu przyszłego państwa, bo na przykład Lehi jako jedyna z tych trzech organizacji otwarcie głosiła taką ideę, że oprócz tego, że oczywiście Izrael miał być od Nilu do Eufratu, to że możliwe będą przesiedlenia ludności arabskiej, która nie będzie chciała przyjąć obywatelstwa izraelskiego i zgodzić się na życie w niepodległym państwie żydowskim. I te spory ideologiczne, polityczne, zwłaszcza pomiędzy Haganą a dwiema pozostałymi organizacjami, no miały bardzo duży wpływ na samo tworzenie się sił obronnych Izraela w pierwszych miesiącach ich działania, co też wynikało w pewnym sensie z samej idei armii. Oczywiście tutaj należy podkreślić, że te trzy organizacje głosiły ideę przyszłej armii izraelskiej w jeden sposób, a same działały często w zupełnie inny. Tak jak na przykład Lehi, która większość swojego działania poświęciła na ukrywanie się i konspiracje, a głosiła ideę wielkiej armii hebrajskiej, która miała podbijać cały Bliski Wschód, prawda? Podobnie zresztą było w przypadku Hagany, która głosiła ideę egalitarnej, takiej powszechnej armii, ale tylko i wyłącznie milicyjnej. Natomiast ze względu na sytuację, która się pojawiła po wycofaniu się Brytyjczyków, siłą rzeczy musiała przekształcić się w armię regularną. I na koniec jeszcze chciałabym tutaj tylko Państwu, w ramach już takiego absolutnie ostatecznego podsumowania, pokazać to zdjęcie, które pojawiło się na slajdzie tytułowym, czyli płonący statek Altalena, który to przybył do Izraela 21 czerwca 1948 roku. I cóż to był za statek? Otóż, Szanowni Państwo, tutaj tylko warto nakreślić ogólne informacje na temat powstawania izraelskich sił obronnych. One powstały na bazie struktur Hagany. Całe dowództwo Hagany stało się automatycznie dowództwem izraelskich sił obronnych. Natomiast dwie pozostałe organizacje, czyli Irgun i Lehi, miały do wyboru albo dołączyć, albo walczyć. Początkowo domagały się dużej autonomii w ramach izraelskich sił obronnych. Częściowo to się udało, bo na przykład w Jerozolimie całe oddziały, pododdziały Irgunu i Lehi walczyły osobno, niezależnie od Hagany. Mało tego, często bez żadnej koordynacji z dowództwem Hagany. Natomiast później zgodzono się na scalenie tych organizacji, o ile członkowie organizacji rewizjonistycznych będą równo traktowani. No i właśnie tutaj pojawia się ta Altalena, ponieważ na początku wojny dowództwo Irgunu zamówiło, zakupione we Francji,
uzbrojenie, sprzęt wojskowy i amunicję, która razem z dużą grupą rekrutów związanych również z tym ruchem miała właśnie na statku pod nazwą Altalena przybyć do Palestyny. Ta Altalena też nie jest bez znaczenia, ponieważ jest to pseudonim dziennikarski używany przez Żabotyńskiego w pierwszych latach jego działalności politycznej i tenże bardzo rewizjonistyczny już z samej nazwy statek przypłynął do wybrzeży Tel Awiwu. Okazało się, że dowództwo Irgunu domaga się nie tylko przekazania 20% uzbrojenia, które się na tym statku zajmuje na własną rzecz, ale także przekazania całej reszty uzbrojenia na rzecz wyłącznie oddziałów, w których walczą członkowie Irgunu, ponieważ uznawano, że oni są dyskryminowani przez dowództwo wywodzące się z Hagany. Na to oczywiście nie zgodził się Ben-Gurion, będący wcześniej przedstawicielem tymczasowego rządu narodowego i wydał rozkaz ostrzelania Altaleny. I to był w zasadzie taki ostatni akord tego konfliktu, zarówno ideologicznego, politycznego, jak i też na tle wojskowym, pomiędzy tymi organizacjami syjonistycznymi wywodzącymi się z rewizjonizmu i z socjalizmu. Ale tutaj no, takim zmysłem politycznym, racjonalnym wykazał się właśnie nie kto inny jak Menachem Begin, który stwierdził, że on nie będzie kontynuował walki, że jednak walka z przeciwnikiem zewnętrznym jest ważniejsza i ten konflikt zażegnano. Tam nawet część tego uzbrojenia jeszcze trafiła na rzecz sił obronnych Izraela, ale organizacje rewizjonistyczne musiały pogodzić się z tym, że w pierwszych dekadach funkcjonowania sił obronnych Izraela faktycznie odgrywały w nich marginalną rolę. I z mojej strony to jest wszystko. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Bardzo dziękuję za ciekawe, żywe przedstawienie i tak szerokie tego problemu. Kwestii, które nie są pewno szeroko znane. Mamy pierwsze pytanie, czy broń dla tych organizacji, chwileczkę, zaraz Państwo je zobaczą. Pierwsze pytanie, ale w międzyczasie ja Państwa też jeszcze zachęcam właśnie do zadawania pytań albo na czacie, albo do podniesienia wirtualnej ręki prawy dolny róg i wtedy będą mogli Państwo mieć tutaj odblokowany kanał. Bardzo proszę Pani Joanno, pierwsze pytanie. Dobrze, czy broń do tych organizacji była pozyskiwana wyłącznie z Europy? Zależy w jakim okresie. Oczywiście z Europy pochodziła większość ze względu na bliskość geograficzną. I tu też była bardzo znacząca rola przemytu broni z drugiej RP, która trafiała zwłaszcza do Irgunu, ale też do Hagany, ponieważ polski rząd zbronił obydwie te organizacje, albo przekazując broń w ramach pożyczek, tak jak na przykład Irgunowi, albo sprzedając po niskich cenach, jak na przykład Haganie, ale też zwłaszcza w tym ostatnim okresie działania Hagany, broń była często sprowadzana na przykład ze Stanów Zjednoczonych. To były części chociażby do samolotów, które były przywożone do Palestyny i później tam na miejscu doraźnie składane w celu użycia w wojnie niepodległościowej. Bardzo ciekawy wykład, dziękuję. Czy dobrze rozumiem, że telefon ostrzegający zamachu w hotelu Król Dawid został zlekceważony? Z przekazów o tym wydarzeniu wynika, że tak, ponieważ no nie przeprowadzono ewakuacji tego budynku, to po pierwsze, a po drugie istnieją też niejasności co do tego, czy ten telefon faktycznie został poważnie odebrany przez Brytyjczyków. No faktem jest to, że w budynku zostali ludzie, którzy byli tam na miejscu, nie ewakuowano ani pracowników żydowskich, ani arabskich, ani też władz brytyjskich. Tam część osób w trakcie, kiedy już doszło do wybuchu, się ewakuowała, ale no z tego, co mówią przekazy, to jest mniej więcej 90 osób, które zginęły na miejscu i setki osób rannych. Pojawiły się kolejne pytania. Bardzo proszę, pytanie pana Adama. W czasie drugiego rozłamu Irgun, czy jakaś inna organizacja po pierwszym rozłamie? Nie, nie powstała żadna nowa organizacja, natomiast część tych członków po prostu wycofała się z udziału w samoobronie. Oni często uczestniczyli w takich lokalnych samoobronach niezwiązanych z Haganach, ale to są tylko lata 20. Nie była to jakaś odrębna organizacja, która miałaby własne struktury i działała na terytorium całej Palestyny. Tutaj u pani Barbary zachęta do dalszej pracy.
i pytanie. Dobre pytanie, jeśli chodzi o zainteresowanie tematem. Generalnie zarówno pracę licencjacką, jak i magisterską pisałam na tematy okołoizraelskie. Zresztą doktorat też piszę o Izraelu, chociaż już nie o historii, a bardziej o współczesności, bo o obronie cywilnej. Generalnie wydaje mi się, że no z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie, którym ja się zajmuję, Armia Izraelska i geneza armii izraelskiej jest o tyle ciekawym zagadnieniem, że pozwala na zbadanie przyczyn tego, dlaczego ta armia w konkretnych warunkach, w których działa, jest tak skuteczna. No bo nie da się ukryć, że państwo, które dla wielu nie miało prawa powstać, nie miało prawa istnieć, przez tyle lat utrzymuje i broni swojej niepodległości, nie bierze się to znikąd, tak? To się bierze przede wszystkim z roli armii, którą Izraelczycy stworzyli, a to też się wiąże właśnie z tym, z czego ta armia się tworzyła, na jakich ideach się opierała i z jakich organizacji się wywodziła. I tutaj nawet można podać przykład tej koncepcji aktywnej obrony, o której wspominałam i przy Haganie, i przy Irgunie. Na tą koncepcję aktywnej obrony, co ciekawe, Izraelczycy do dziś się powołują, na przykład przy okazji uzasadniania działań prewencyjnych, czy też uderzeń wyprzedzających na cele w państwach sąsiednich. Proszę Państwa, ja proponuję tak, bo pojawiają się pytania i widzę, że Pan Andrzej Krawczyk też podnosi rękę. Także tutaj jest pytanie jeszcze z czatu i później Pan Andrzej Krawczyk, bardzo proszę, żeby się włączył i pokazał. Będzie miał okazję zadać pytania, a później wrócimy do czatu. Pani Monika pyta, w jaki sposób są upamiętniani polegli walczący w tych organizacjach? Jest to bardzo dobre pytanie, ponieważ współcześnie, co ciekawe, członkowie Irgunu i Lehi spotykają się w Izraelu z dużo większym zainteresowaniem niż członkowie Hagany. Przede wszystkim ze względu na zmiany polityczne, które nastąpiły po dojściu do władzy rewizjonistów z Beginem na czele. I zresztą obecnie, jak Państwo na pewno wiecie, partia sprawująca władzę w Izraelu również wywodzi się z organizacji rewizjonistycznych. I w momencie, kiedy zmieniła się władza z socjalistycznej na tą właśnie bardziej rewizjonistyczną w Izraelu, zaczęto upamiętniać członków Irgunu i Lehi, chociażby poprzez powstanie placówek muzealnych. Tu też Państwu przy okazji bardzo polecam, jeśli Państwo będziecie w Izraelu, warto w Tel Awiwie udać się po pierwsze do Muzeum Hagany, po drugie do Muzeum Ecel, które znajduje się na samym wybrzeżu i jest powiązane z Instytutem Żabotyńskiego, który również posiada bardzo ciekawą ekspozycję na temat działań Irgunu w Palestynie i za granicą, w tym też ciekawe wątki polskie. Kolejna taka instytucja to jest Dom Jaira, czyli Muzeum Lehi. Tam również Państwo możecie znaleźć bardzo ciekawe informacje na temat działania tej organizacji i tego, co członkowie Lehi robili, będąc jeszcze w Irgunie, w tym właśnie współpraca, którą realizowali z rządem polskim. I ostatnią taką instytucją jest Muzeum IDF-u, które mimo, że pomija raczej kwestie związane z Irgunem i Lehi, to przedstawia bardzo ciekawe zbiory na temat pierwszych lat działalności Hagany. Jeśli chodzi jeszcze o upamiętnienie, to też warto zwrócić uwagę na to, co się zmieniło w tkance miejskiej, w przestrzeni publicznej, ponieważ obecnie w Izraelu coraz więcej ulic nazywanych jest na przykład imionami członków tych organizacji. Praktycznie w każdym większym mieście mamy ulicę imienia Żabotyńskiego, ulicę Begina. Oprócz tego, w miejscach, gdzie te organizacje najprężniej działały, czyli chociażby w Tel Awiwie i Jerozolimie, można spotkać takie tablice przy drogach, na budynkach, które oznaczają, co dana organizacja w tym miejscu robiła. Że na przykład gdzieś był skład amunicji, a gdzieś to był jakiś ośrodek szkoleniowy, tutaj doszło do jakiegoś zamachu i tak dalej. Więc jeśli tylko i wyłącznie na podstawie przestrzeni publicznej mielibyśmy oceniać, to można by wręcz odnieść wrażenie, że rewizjoniści w Palestynie byli najpotężniejszą organizacją zbrojną, do której nawet nie dostawała Hagana. No to oczywiście nie ma przełożenia na historię, natomiast faktem jest to, że współcześnie to upamiętnienie w dużej mierze dotyczy tych, którzy przez lata byli, powiedzmy, zapomniani, czyli właśnie rewizjonistów. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, jeśli chodzi o tutaj o moją stronę, to Pan ma tutaj otwarty kanał, także czekamy, aż Pan się pojawi. Nie wiem, czy ma Pan włączony mikrofon i kamerę. Bardzo proszę, konieczne, żeby zabrać głos. A w międzyczasie kolejne pytanie z czatu, zanim Pan Andrzej się pojawi. Rola kobiet w tych organizacjach.
Tutaj to też jest dość ciekawe zagadnienie, ponieważ wbrew takiej powszechnej opinii, że generalnie Hagana to była organizacja złożona w połowie z mężczyzn, w połowie z kobiet, przez większość działania tej organizacji kobiety tam stanowiły tylko nieliczny odsetek. Dopiero pod koniec lat 40. faktycznie kobiet w Haganie pojawiło się więcej. Natomiast w szeregach Irgunu i Lehi kobiety służyły jak najbardziej. W Irgunie było ich procentowo chyba najwięcej. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Andrzej Krawczyk. Ja już jestem. Dzień Tak, tak. dobry. Dziękuję za ten referat, który mieliśmy możliwość wysłuchać. Myślę, że ciekawe było dla mnie, który się tym trochę tymi sprawami interesowałem, że dokonała pani takiego scalenia i ujęcia wszystkiego, co jest jakimś nowum w tradycji izraelskiej. I ja mam dwa pytania, jeden komentarz. Może zacznę od tego komentarza, bo jest to nawiązanie do tego, co pani mówiła przed chwilą. Przez pierwsze kilkadziesiąt lat Izraela nie można by ustawić tego tematu tak, jak pani to powiedziała, ponieważ była tradycja Ben-Guriona, nie dość, znaczy ja bym to mocniej powiedział, nie tylko niemówienia o Lechi i Szternie, ale wprost przeciwnie. To był zakaz krytykowania. Było to krytykowane, nieuwzględniane w ogóle. Ben-Gurion sam wyrażał się kilkakrotnie o Szternie, mówił per gangster i używał słowa, to było normalnym politycznym Izraela w latach 50. 60. gang Szterna. W ogóle starano się nawet nazwę Lechia trochę usunąć wstecz, a w tej chwili jest to ulubiona organizacja premiera Netanyahu i to, co pani powiedziała, ta popularyzacja Muzeum Szterna, które jak słyszałem, weszło do formalnego programu, jest to obligatoryjne dla uczniów szkoły. Szkół średnich izraelskich w tej chwili i to jest jakby bardzo, bardzo celebrowane. Bardzo mi się to podoba, to co pani zrobiła, scalenie tego, pokazanie, że to są trzy drogi próby dochodzenia do niepodległości. To jest ta różnica z perspektywy izraelskiej, bardziej się widzi drzewa, pani patrząc z Polski. Widzi bardziej las i to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. Dwa pytania. Wpływ paradoksalny może Brytyjczyków na ducha tej walki. Myślę o kapitanie Wingate'cie i tworzenia przez niego tych oddziałów w 1928-1929 roku, które właśnie miały, jeśli ja dobrze rozumiem i wiem, zastraszyć Arabów, nawet w samej nazwie była ta ideologia, przez nocne, terrorystyczne, represyjne wypady na osiedla arabskie. Ale na ile to wychodziło od wewnątrz z organizacji żydowskiej, a na ile było to podsunięte przez Brytyjczyków. Słyszałem, że on tam ściągał i ściągnął kilkudziesięciu specjalistów od walk z Irlandczykami z Irlandii Północnej, z Ulsteru. Także to jest jedno pytanie. I drugie pytanie, naprawdę, które jest dla mnie zawsze fascynujące. Z tego, co wiem, nasza polska myśl wojskowa, a pani poszła tym tropem, zwraca dużą uwagę, że nasze przejście z Układu Warszawskiego do NATO spowodowało w konsekwencji przejście z systemu pułkowego na system batalionowo-brygadyjny, co też się pojawiło u pani w wystąpieniu. Jaka była tego zaleta? Dlaczego to jest lepszy system niż ten taki, który u nas też kiedyś obowiązywał, pułkowy, także przed wojną? Dziękuję. Dziękuję panu bardzo za pytania. Zacznę może od tego pierwszego, czyli od
jak rozumiem, wpływu Brytyjczyków na same metody działania tych specjalnych jednostek nocnych, tak? Generalnie ja bym rozgraniczyła pomiędzy wpływem Brytyjczyków a wpływem samego dowódcy, bo też warto o tym pamiętać, że Wingate podejmował dużo działań, które niekoniecznie były zgodne z tym, co jego przełożeni oczekiwali. Zresztą on po zakończeniu działania tych specjalnych jednostek nocnych został wydalony z Palestyny, między innymi ze względu na to, że część tych działań uznana była za zbyt brutalne, zbyt oddziałujące negatywnie na opinię publiczną. I tutaj też warto przytoczyć przykłady tego, jak właściwie te specjalne jednostki nocne działały, ponieważ na przykład Krewelt pisze w swoim opracowaniu, bodajże to było chyba w biografii Diana, o tym, jak one działały, że były to jednostki, które dokonywały aktów terroru. Mało tego, na przykład łapały członków arabskich organizacji partyzanckich, które wtedy działały w Palestynie, wsadzały im głowy do kadzi z olejem, mówiąc dosłownie, i wypuszczały ich po to, żeby oni ostrzegli innych, żeby więcej ataków przeciwko Żydom nie przeprowadzać. Więc to były takie skrajne działania odwetowe, które nie były akceptowalne dla dużej części społeczności żydowskiej w Palestynie, ale one też nie były zawsze akceptowane przez dowództwo Hagany, bo jednak później, kiedy ci członkowie tych organizacji wrócili do Hagany, to takich metod działania więcej nie stosowali. Oni faktycznie stosowali działania bardziej ofensywne, ale nigdy aż tak brutalne w takim stopniu, jak to, co robiły specjalne jednostki nocne. Natomiast jeśli chodzi o drugie pańskie pytanie, jaka jest zaleta tego systemu batalionowo-brygadowego, który przyjęła Hagana w ostatnich latach działania? Znaczy, tu przede wszystkim należy podkreślić, że to odpowiadało lokalnym warunkom pola walki. Po drugie, izraelska armia w momencie swojego powstania była stosunkowo nieliczna, więc taka struktura też bardziej jej odpowiadała. Po trzecie, to było też pokłosie tego, że wcześniej na terenie Palestyny funkcjonowała armia brytyjska, bo tą strukturę właśnie częściowo zaadaptowano od Brytyjczyków. I co tutaj też warto zaznaczyć, nie tylko od Brytyjczyków ze względu na to, że tam byli, ale ze względu na to, że duża część członków Hagany czy innych organizacji w Palestynie była weteranami armii brytyjskiej. Może w tym okresie już niekoniecznie Legionu, bo to byli już państwo w starszym wieku, ale chociażby żydowskiej brygady, która przy boku Brytyjczyków walczyła w II wojnie światowej. Dziękuję bardzo. Wracamy do naszego czatu, do następnych pytań. Czy to... To chyba pytanie już się tak pojawiło. Było. Już. O, mam następne. Zdanie Śląsku. Tak, jeśli chodzi o obozy szkoleniowe po II wojnie światowej, to taki najbardziej znany przykład to jest obóz w Bolkowie, gdzie członkowie Hagany faktycznie przyjechali do Polski i się szkolili. Ale tutaj też warto jeszcze dodać, bo tego też nie zdążyłam w trakcie wykładu powiedzieć, że Hagana część swoich członków szkoliła w Polsce jeszcze przed wojną, ponieważ wysyłała instruktorów, którzy w ramach ruchu hehalucowego, który przygotowywał Żydów do migracji, wybierała wyselekcjonowane osoby, które przechodziły szkolenie wojskowe i one po przyjeździe do Palestyny trafiały bezpośrednio do Hagany, więc to też było działanie podobne do tego, co robił Irgun w przypadku swoich rekrutów z Betaru. I jeszcze tutaj mamy jedno pytanie. Czy wszyscy absolwenci przedostawali się do Palestyny legalnie, czy część przechodziła przez granicę nielegalnie? Nie jestem pewna, o który okres tutaj pani pyta. Jeśli o ten, który ja omawiałam w swoim wystąpieniu w większej mierze, czyli głównie przed II wojną światową, to oczywiście nie, ponieważ część migracji żydowskiej po nałożeniu ograniczeń przez Brytyjczyków była prowadzona w sposób nielegalny i tutaj też w dużej mierze pomagało w tym państwo polskie, które generalnie miało zbieżne cele z ruchem syjonistycznym. Innymi słowy, Polska niekoniecznie chciała tak dużą mniejszość żydowską na swoim terytorium, a Żydzi, ci, którzy chcieli wyjechać, w zasadzie ten cel realizowali z własnej woli i jednocześnie wyjeżdżali z Polski. Więc na przykład to było
umożliwianie przedostawania się do Palestyny w celach tak zwanych turystycznych, które oczywiście kończyło się pozostaniem w Palestynie i gdzieś tam rozmyciem się w społeczeństwie bez żadnej oficjalnej rejestracji. Natomiast jeśli chodzi o samych członków Hagany, czy oni po tych szkoleniach, na przykład w Bolkowie, wracali do Palestyny legalnie, szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam takich informacji. Dziękuję. Tutaj rozumiem, że bardziej pytanie do Żichu. To w ciągu kilku dni będzie można jeszcze raz odsłuchać na naszym kanale na YouTubie. Kolejne pytanie. Pani Heleny. Mhm. Pani pyta, jak ma się obrona honoru Żydów do współpracy z rządem II RP, który cechuje, jak rozumiem, się w tym czasie agresywnym antysemityzmem. Z tym agresywnym antysemityzmem to ja może też bym troszkę polemizowała, czy on był aż tak agresywny, ale generalnie jest to bardzo dobre pytanie, na które częściowo odpowiedziałam przy okazji poprzedniego, czyli ruch syjonistyczny de facto miał w pewnym sensie zgodne cele z niektórymi ugrupowaniami politycznymi w Polsce, no bo tym celem było to, żeby Żydów nie było w Polsce, tylko oni byli w Palestynie. Z punktu widzenia rządu polskiego, to czy Żydzi pojadą do Palestyny, czy nie, pewnie nie miało większego znaczenia, ale jeśli rząd polski mógł w tym pomagać, to syjoniści współpracowali. Tutaj szczególnie rewizjoniści od 1938 roku formalnie współpracowali z polskim rządem. Wtedy na przykład do polskiego MSZ-u zgłosił się Stern, zresztą Żabotyński również się z nimi spotykał i poprosił o pożyczkę na prowadzenie działalności zbrojnej w Palestynie. Taką pożyczkę Żabotyński otrzymał. Co ciekawe, ta pożyczka nigdy nie została zwrócona. Otrzymali oprócz pieniędzy również broń, która została w sposób nielegalny przetransportowana do Palestyny. I tutaj też należy podkreślić różnicę pomiędzy stosunkiem rządów sanacyjnych, zwłaszcza w ostatnim okresie przed II wojną światową, do Żydów jako takich, a do konkretnych organizacji ruchu syjonistycznego. Bo jeśli chodzi o ruch rewizjonistyczny, on bardzo ściśle współpracował z polskim rządem. No nie można tego ukryć, że jeśli polski rząd pozwala oficerom, tak, z wywiadu szkolić Żydów na kursach w Polsce, którzy później pojadą do Palestyny i będą walczyć z polskim sojusznikiem, czyli z Brytyjczykami, to ta współpraca musiała być ścisła. Takie kursy chociażby się odbywały, taki chyba najsłynniejszy był w Andrychowie, w Beskidzie Żywieckim. I to jest w zasadzie jedyny z tych kursów Irgunu, który odbył się w Polsce, gdzie znane są zarówno nazwiska polskich oficerów odbierających ten kurs, jak i cały program tego kursu, no, gdzie oni de facto uczyli się działalności partyzanckiej, sabotażowej, prowadzenia dywersji, no co z punktu widzenia sojuszu Polski z Brytyjczykami jest też dość ciekawym zagadnieniem. Ulubiona postać i organizacja. Nie wiem, czy mam ulubioną postać i organizację. Na pewno uważam, że bardzo ciekawą postacią jest Żabotyński, ponieważ jest to człowiek, który przez cały okres swojego działania ewoluowało jego podejście zarówno do prowadzenia walki zbrojnej, jak i też samego kształtu sił zbrojnych. Ale co warto podkreślić, to jest też postać, która jest owiana bardzo taką legendą, można by powiedzieć, czasami zbyt pozytywną, czasami zbyt negatywną, chociażby z tego względu, że na przykład przypisuje mu się łatkę faszysty, prawda? To często się spotykamy z tym, że Żabotyński to był taki mały żydowski Hitler, jak to mówił czasami Ben-Gurion, podczas gdy sam Żabotyński w swoich pismach, które dzisiaj też można sobie w formie książkowej kupić, wyśmiewał faszystowskie rządy we Włoszech, natomiast Hitlera jak najbardziej nie popierał. Nie był ani zwolennikiem faszyzmu, ani nazizmu. To też jest taki pewien sensie obraz no, tych relacji pomiędzy ruchem rewizjonistycznym i socjalistycznym, gdzie oni wzajemnie obrzucali się tam faszystami, bolszewikami i tak dalej, a to nijak się miało do głoszonych przez nich poglądów. Więc tak, ja bym powiedziała, że Żabotyński jest taką najciekawszą postacią, jeśli chodzi o studiowanie podejścia do wojska na pewno. Kolejne pytanie pana Mateusza. Czy można powiedzieć, że Begin propagował trzecią drogę w ruchu syjonistycznym pomiędzy pacyfizmem i militaryzmem Ben-Guriona?
Nie powiedziałabym, że Ben-Gurion był militarystą. Wręcz przeciwnie, Begin miał zdecydowanie bardziej radykalne podejście do prowadzenia walki zbrojnej, jeśli chodzi o uzyskanie niepodległości. Ben-Gurion przez większość swojej działalności politycznej i też w pewnym sensie pozostając w kierownictwie Hagany, był jednak zwolennikiem bardzo ograniczonego użycia siły zbrojnej. Natomiast Begin zaliczał się do tak zwanych maksymalistów w ruchu syjonistycznym, rewizjonistycznym i on w 1938 roku wszedł wręcz w konflikt z Żabotyńskim, który nie chciał podejmować działań zbrojnych przeciwko Brytyjczykom, żeby ostatecznie zmusić ich do wycofania się z Palestyny. Natomiast Begin tak i ten konflikt później przerodził się w zmianę struktur dowodzenia w Irgunie, który to zaczął podejmować działania zbrojne właśnie przeciwko Brytyjczykom i wbrew niejako woli Żabotyńskiego, no który tego już co prawda nie doczekał, bo w 1940 roku zmarł w Stanach Zjednoczonych. Przejdziemy do następnego pytania. Jeszcze pana Jacka pytanie. Czy w dzisiejszych siłach zbrojnych znajdują się ślady tych podziałów? Wydaje mi się, że nie, ponieważ no, współcześnie raczej ten etos Hagany, taki egalitarny, związany z tą służbą wszystkich obywateli, na pewno jest bardzo obecny, ale bardzo często na przykład odwołuje się do etosu Legionu Żydowskiego, który w zasadzie jest takim punktem łączącym wszystkie te organizacje. Wszystkie organizacje uznawały Legion za swoje dziedzictwo, prawda? Warto też podkreślić, że izraelscy żołnierze, co prawda nie wszyscy, ale duża część odbywa takie podróże edukacyjne do placówek muzealnych, które zajmują się właśnie badaniem tych trzech organizacji i oni bywają we wszystkich tych muzeach, nie tylko w Muzeum Hagany, Muzeum IDF, ale też żołnierze praktycznie zawsze można spotkać w muzeach ETSLA i w Instytucie Żabotyńskiego. I pytanie od pana Mateusza, jeszcze jedno. Jaki stosunek do skrajnej działalności szternowców miały inne organizacje i środowiska żydowskie w Palestynie? Organizacja była skrajna i stosunki też były skrajne, o tak powiem. Ponieważ jako organizacja, która jako jedyna tak często dopuszczała się zamachów na poszczególne osoby, której zamachy wiązały się z dużą liczbą ofiar nie tylko po stronie brytyjskiej, ale często też postronnych, ta organizacja nie miała dużego poparcia społecznego, mimo że prowadziła bardzo rozbudowaną działalność propagandową, co też wiązało się między innymi z tym, że sam Stern, jeszcze będąc członkiem Irgunu, był dowódcą oddziału odpowiedzialnego właśnie za działania propagandowe. Więc oni stawiali na propagandę, na działania medialne, na oddźwięk społeczny, ale niekoniecznie im się to udawało, no bo nie da się tego ukryć, że dla społeczności żydowskiej w Palestynie niekoniecznie były akceptowalne chociażby napady na banki, których dokonywała ta organizacja, żeby pozyskać środki na swoje działanie. I to też się wiązało w dużej mierze z liczbą członków tej organizacji, no bo ich tam przez większość okresu działania było około 1000 osób, więc niekoniecznie chcieli tam wstępować i niekoniecznie też poparcie społeczne było duże, bo jak się liczy czasami całą tą machinerię działania grupy Sterna, to podaje się liczby do 2000 członków, czyli 100 tysięcy członków stałych przepraszam, 1000 członków stałych i kolejny 1000 osób, które ich popierało. No jak na cały mandat Palestyny 1000 osób to nie za dużo. Jest podziękowanie od pani Joanny. Dziękuję bardzo. Oraz pytanie od kolegi z W swoich badaniach natrafiła pani na udział członków Żydowskiego Związku Wojskowego w omawianych organizacjach. Powiedziałabym na odwrót. To w Żydowskim Związku Wojskowym większość członków stanowili członkowie przedwojennego Betaru. No niewykluczone, że część z nich mogła również należeć do Irgunu, ale konkretnych nazwisk nie znam. Na pewno byli to członkowie Betaru, w większości związani z rewizjonistami. Jak Polska dzieliła swoje stanowisko wobec syjonistów i syjonistów-rewizjonistów? O tym też już troszkę wcześniej wspomniałam, czyli rewizjoniści byli ruchem, który no jako jedyny w tak dużej mierze współpracował z polskim przedwojennym rządem, jako jedyny uzyskał chociażby pozwolenie na szkolenie swoich członków na terytorium Polski.
Jako jedyny też w tak dużej ilości otrzymywał od Polski uzbrojenie, które później trafiało na przykład z transportami towarów rolniczych czy też przemysłowych do Palestyny. W stosunku do innych syjonistów różnie. No, z pewnością socjaliści byli tutaj na nieco przegranej pozycji, no, ze względu też na specyficzne tendencje polityczne i w tym ruchu, i w rządzie przedwojennej Polski. Proszę Państwa, wydaje mi się, że wyczerpały się pytania na czacie. Jeszcze jakieś się pojawiło. A jeszcze jest pytanie, tak, już o polecenia, o lekturę, którą można uzupełnić już chwileczkę Pani wykład. Czy polecę jakąś książkę? O, bardzo dużo książek mogę polecić. Powiem tak, generalnie w języku polskim z publikacjami na ten temat jest ciężko, chociażby z tego względu, że nie wiem, być może to jest mniejsze zainteresowanie tematem, ale wiem, że na pewno jedna taka książka niedługo będzie wydana na temat wpływu rewizjonistów na tych organizacji rewizjonistycznych, polityki rewizjonistycznej na współczesny rząd izraelski. Tam też będzie dużo informacji na temat tychże organizacji. Ją wydaje właśnie Akademia, którą ja reprezentuję, także niedługo można się spodziewać wydania. Polecam też Państwu sięgnięcie do publikacji na temat Legionu Żydowskiego. Zresztą sam Żabotyński napisał książkę o Legionie Żydowskim, taką bardzo ciekawą, humorystyczną. I z tego co wiem, też w bieżącym roku wydawnictwo Tetragon, jeśli się nie mylę, planuje przedruk wraz z komentarzem tejże książki Żabotyńskiego. Także warto spojrzeć do księgarni, jak się pojawi. Natomiast jeśli chodzi o same te trzy organizacje, to przede wszystkim są to publikacje w języku angielskim. Taka najbardziej, myślę, że ciekawa dla polskiego odbiorcy, to jest książka Larego Weinbauma, ona się nazywa w języku angielskim Marriage of Convenience, czyli małżeństwo z rozsądku, i dotyczy właśnie stosunków rewizjonistów tych organizacji zbrojnych rewizjonistycznych z rządem II Rzeczypospolitej. I tam też w bardzo szczegółowy sposób wyjaśnia, dlaczego taka współpraca w ogóle była możliwa, pomimo antysemityzmu, o którym Pani wcześniej tam wspominała, i pomimo pewnych różnic politycznych, które i Polaków, i Żydów dzieliły. To tak na start. Jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany jakąś bardziej szczegółową bibliografią, to oczywiście ja zapraszam do kontaktu ze mną. Można napisać na mój adres akademicki j.zych@akademia.mil.pl. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany publikacjami na konkretny temat, to ja po prostu mogę przesłać taką listę. Szanowni Państwo, widzę, że pytania na czacie się wyczerpały, nikt nie podnosi ręki, żeby zadać pytanie ustne. Myślę, że w takim przypadku będziemy zbliżać się do końca. Bardzo tutaj podziękowania od Pani Zofii za wykład i w takim razie możemy się wszyscy przyłączyć do podziękowań, życzyć też Pani owocnej pracy nad dysertacją doktorską. I dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś uzupełnienie, przepraszam, od pana Tadeusza. Przepraszam, nie wiem, czy jakieś uzupełnienie, tak, od jeszcze słuchacza. W takim razie jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję pani Joanna Zych, była naszym gościem. Gratuluję nagrody i życzę powodzenia w pisaniu rozprawy doktorskiej. Pytanie, czy pan Krawczyk mówił? Tak, pan Krawczyk mówił. chyba nie wiem, czy pan Andrzej jeszcze raz chciałby zabrać głos? Chyba nie, rozumiem, że ta ręka to już została z poprzedniego zgłoszenia. W takim razie serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję Pani Joannie Zych. Zapraszam za tydzień, jak co wtorek. Zapraszam w imieniu Pana Mikołaja Smykowskiego, antropologa, przepraszam, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zapozna nas z ekologicznym dziedzictwem zagłady, mówiąc ogólnie, czyli jak historia i biologia przenikają się nawzajem. To za tydzień, we wtorek o godzinie 11:00. Serdecznie zapraszam. A dzisiaj już dziękuję.
Kłaniam się Państwu. Do widzenia. Ceniam. Do widzenia.